kwotę też Natana. Chciałbym, żeby on tak właśnie się wypowiedział na ten temat. Zdziwiony jestem, że Natan, wypisując posty na Twitterze, bardzo często przeglądam, odświeżam. Tyle wykopci pomaga, dzień i noc, oni mają orgazm. Moi najwięksi wrogowie dochodzili przed tym panelem, a teraz pewnie im opadł, mają flaka. Wykopki, no sorry, ale... Stary, ale no... Natan, ja szykowałem dla ciebie fajne zdjęcie. O, to mogę ten prezent najpierw, zacznijmy miło. To mogę dobra, no to ja zacznę. Mam IG publiczny, bo tam Prima promują i tak dalej. A mogę prezent? Nazywa się Bogiem Estetyki, nie? Słuchaj, dzisiaj przy trzepaku zrobiłem zajebiste zdjęcie, właśnie wrzucam. Okay. Odważyłem się, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę ci dorastam do pięt, więc możesz ocenić, leci weter. Potem ocenię, ale dobra, teraz wracając, bo już tak masz dla mnie prezent, to ja już wspominam na początku, że jak miałem 14 lat, to ci oglądałem, nie? Tak. Tak, to wiem, to że byłeś, jakby można powiedzieć, doceniam, moim takim idolem, pasją, inspiracją. Teraz się zmieniło? Nie, słuchaj, i wiesz, co mi najbardziej jakby podobało się, kiedy miałem te 14 lat, kiedy oglądałem Daniela? Tutaj zdjęcie w razie czego macie. Szczerze, Daniel, jak mówiłem ci, jak cię oglądałem w młodości, to no wszyscy jakby te internauci byli, dalej internauci są jakby dla młodzieży autorytetem. No i najbardziej zaimponowałeś mi na przykład tym, kiedy swoją mamę, Menelicę, niedźwiedzicę, biłeś. Kiedy... To nie była moja mama, to była osoba uzależniona, która mówiła, że żałuje, że mnie urodziła. Tym się głównie wychowywałem, wiesz? Kiedy obserwowałeś temu nikomu. Na kanapie, na urzędniczej, kiedy ją upijałeś dla lajków. Myślisz, że to było w porządku, Danielku? No oczywiście, że nie, ale nieraz ręce opadały i się nie dało tego ogarniać. Słuchaj, jeżeli osoba uzależniona nie potrafi sama wyjść z nałogu, to się nie da, choćbyś wyszła z nałogu, a prosił, błagał. Też wyszedłeś z nałogu? Ja nie wiem, ja nie jestem uzależniony. Weekend, kurwa, pałeś ciosem i chlałeś. Cios. Co ty tam robisz? I chlałeś ciosem w weekend. Ty, Natan, Natanku, a żyłeś kiedyś ze sobą uzależnioną? Z nim nie gadam. Ja, czekaj chwilę, pytam, jedno pytanie, co nie gadam, gadam. Z nim nie gadam. Jedno no co? Słuchaj, właśnie, ale mama to mama. Złamałeś moją zasadę, naruszyłeś moją rodzinę. Ty się napierdalać chcesz z moją mamą czy ze mną? Teraz w tym momencie ja mogę osoba, która... No i twoje ma również napierdolę. Kurwa, rodzinę. Teraz rzucam na Instagram, kto zna twoją mamę czy ojca, daje nagrodę pieniężną, wszystko się dojem o twojej rodzinie. Nagrodę pieniężną. Wszystko, co mogę, tak, i cię dojadę, tak, za rodzinkę też. Dojechać? Wiesz, kogo dojechałeś? Wiesz, kogo dojechałeś, kurwa? Jace, jak go wyjebałeś, kurwa, z chaty. Gówno, prawda, napierdalał mi mamę, kurwa, za kamerami. To twoja mama. Trójkę dzieci zostawił i żonę swoją. Nie znasz przeszłości mojej twoja mamy Jacka. Twoja mama napierdalała Jacka. I teraz była druga sprawa za znęcanie się. Mamę uniewinnili. Wyjebałeś z chaty Jacka, kurwa. Obiecałeś, że mnie nie wyjebałem, zakaz zbliżania się dostali, człowieku. Ona dostała do Jacka, to w dwie strony. I dobra, przez ciebie Jacek na jednej ulicy prawie się zapił ze swoim kolegą, kurwa. Słuchaj, uzależniony od alkoholu, zanim się wprowadził do mojej mamy. Wyjebać go z chaty, bo się nie klikał, kurwa. Tak go nie wyjebał. Miał jechać do Szwecji do siostry. Wybrał Mariusza. Tam się nie dało nad tym panować. Mariusz jest teraz na odwyku. To jakieś wykopki prowadziły. Ja nie miałem z nimi wspólnego, z tymi pojebanymi lewami. Ale jesteście wszyscy złymi ludźmi, kurwa. Oprócz pana Jacka. Słuchaj, każdy ma swoje zdanie. Nie znasz Jacka. Nie wiesz, jaki jesteś okropnym człowiekiem. Teraz okropnym jestem, już nagle? Czekałem na to nasze spotkanie, aby ci to powiedzieć. Pamiętaj, kiedy rozmawialiśmy na temat Nikity, powiedziałam, że nie będę o niczym mówić, bo był to nasz wspólny wróg wtedy. Co? Co tak dyszysz, magiczkę? Daniela, ty wyjdziesz po wygraną. Adrian Polak jest na widowni, on wie, co to znaczy. Co? Robert, uśmiechnij się! Pamiętam, Fame 1 tak powstało. To jest początek do pierdania, poważne tematy. Ja wiem, ja na to czekałem, ja się tym karmię. Co karmisz? Ja z tym żyłem, ja tam byłem, to by moje decyzje zjebane. Karmisz, oczywiście. Bo nie wiesz, jak było, kurwa. Wszystko wiem od A do Z, wszystko ci mogę wytłumaczyć. A jak mrugałe do bidula oddałeś, kurwa? Ja nie oddałem. To kto miałem oddał? Wtedy już wyrok za pracę społeczną, nie chcieli oddał? Brata mi, kurwa, dać. Straszne. Co? Kurwa, co jest straszne? Oddanie brata do bidula. Nie oddanie. To co, kurwa? Uciekł do bidula, schował się tam, kurwa, przed wami. A to myślisz, że to ruszy? Natan, wiesz co? Jego brat miał wziąć walkę ze mną, bali się we dwójkę mnie pobić. A ja też miałem, kurwa, pojedynczą. Bali się we dwójkę do mnie wyjść. Dostał karę umowną i walkę dlatego, bo w nie miałem walki amatorskiej, nie miałem zawodowych. Oni się boją we dwójkę do mnie wyjść. Daniel, każdy, kto zna mamę, a ja Daniel, ale powiedz o bidulu. Powiedz o bidulu. Krzykujcie się, kurwa, bo słuchaj, mój brat jest tutaj, może sam coś o tym powiedzieć. Nie podejdzie na mikrofon i powie, no. Słuchaj. Niech się wypowie, Łukasz, chodź. I powie. Ostatnio wychodzę... Obronie, Łukasz, ja tu staję w obronie Łukasza właśnie. No nie mogę powiedzieć. Ja tu staję teraz w obronie Łukasza właśnie. Ostatnio wychodzę tu po konferencji, co bo Łukasz... Bo mu współczuję, więc niech Łukasz się wypowie. Chodził na panel i idę sobie korytarzem ciemnym, a on nagle od pleców wydala mi bombę, człowieku. Po pierwsze do bidula to nie trafiłem przez moją rodzinę. Ale to przez moje błędy. Ej, bo nie słyszę. Od tyłu mi wykurzył bombę. Tanki biznes. Ej! Ty! Hamuj bajerek!
Zagroziłaś mi, że mi nogi połamiesz i co? Taki kontakt. Tak nie mówimy na Twitchu. Mam filmik. Wyjebałeś mi bombę od pleców i... pleców? Mam filmik, wrzucał na Instagrama, a nie było za pleców. Dobra, mów o bidulu. O co chodzi z tym bidulem? Od bidula to się od... Ale się pytam tylko, kurwa, nie krzyż na mnie. A tam chodzi? A pytać się możesz, kurwa. A chuj no. W tej sprawie. Powiedz, kto cię zawiózł do bidula? Sam się tam zaprowadziłem. Kto cię, sam? Błędy. Poszedłeś do bidula sam? Za moje problemy, bo nie chodziłem do szkoły. Czemu nie chodzi? A znaczy, że nie chodzić do szkoły to nie jest tajemnica, to widać. Co? Akurat. A gdzie to chodzi, ty? Mając rodzinę? To akurat widzę. A Daniel chodził do szkoły? Zdał? Ale technikum. No, zdałeś? Nie, no powiedz, bo jestem ciekawy. A ciebie? Zdałeś? Są dla ciebie. Powiedz, spotkamy się w klateczce i to ci obiecuję. Spotkamy się. Spotkamy się. Kocha, nie drzwi mordy, kurwa. Daniel cię rozpierdala potem ja, tak? Rozpierdala ciebie. Masz słowo? Trzymam. Tak? Trzymam. Dobra. A ze mną wyjdziesz? Z bratem, czy nie? Ciebie nie znam. Okej. Nie trzy mordy! Ty, kurwa, od mojej mamy się odpierdol, bo słuchaj, zaraz. Ale dlaczego? Odpierdol się od rodziny. A która biła, kurwa, psa, co nie? Ale rodziny się, swojego męża. Dziw, kurwa. Tego psa! To coś miała mi zrobić? Psa? To czemu wam zabrali, kurwa, psa? Co je zabrali, tak? Do mikrofonu, tak? Daj mu mikrofon. Słuchaj, skończmy czymś takim, że szanuje się, kurwa, ludzi, dlatego, że... Słuchaj, mamy wszystkie, kurwa... Ludzi się szanuje za to, jacy, kurwa, są, a nie za to, że ktoś jest matką, kurwa, czy... Jeb, bo... Ty, patent, tazji stanął w jego obronie! Wyjebał mu! Ej, ej, co tu się... Panowie, uważajcie, bo... Ej, uwaga, uwaga! Uważajcie, boś... Ta, ten w czarnym to kto to? Tazji w***a temu czasami, dobrze, kurwa! Jechał cios w partyzanta, kurwa, w plecy, co to proszę, dziękuję bardzo. Zachowuje jak frajer, tak. Adrian właśnie jest pokażcie na kamerach, Adrian zostaje wyprowadzony, dziękuję bardzo. Kurwa, w partyzanta tutaj ładnie zareagował. Śmie się pan z trybun, kurwa, to bardzo zachowanie. Ale już, zostaw go w spokoju. Z trybun do tyłu, kurwa! Nawet ciosa, żeś... Kurwa, banek pobiłeś, kurwa, stąd. Tylko żebyś się nie przeciął. Uważaj, Tazy, weź, się zostaw. Nie, nie, ale to... nie robi się tak, od tyłu się nie atakuje. Nie robi się takich rzeczy. Od tyłu ostatnio jest popularne atakowanie. Rafał, nikt nie pierdol, że kurwa z partyzanta, bo jest nagranie, jak ty się odwracasz. No to wrzućcie to normalnie, nagranie. Kurwa, jeszcze reagujesz. Ziomek, na... idziesz, kurwa, idę sobie tam korytarzem, powoli. Wychodzę sam, tylko widzi, że nie ma trenerów i nagle wielki kozak. I kurwa, idę sobie i dostaję tu bombę. Ty byłeś kozakiem, jak mu groziłeś, ale poczekaj, odpowiada się za przeszłość. Poczekaj. Ja odpowiadam za zjebaną przeszłość, jak matka mi chlała. Ty odpowiedz, kurwa, za ale, to, ty. Ale gadamy teraz, kurwa, o akcji na korytarzu, a nie o tym. Kurwa, niesamowite. Słucham? Ty nagrywałeś? To wrzućcie ten filmik. Wrzucić. Cały. Ale nie ucinaj. Ale nie ucinaj. Wrzuć cały. Do mikrofonu, Daniel. Wrzućcie filmik. Mamy nagranie prawdziwe, całe. Jak on się normalnie odwraca? To wrzućcie filmik i pokażcie, jak to wyglądało. Po pierwsze, mam filmik, jak mi groziłeś, jak byłem mały. Dobra, tak połamiesz nogi przy mamie. Po drugie, mam filmik na telefonie, no. Jak ci k***a nie wyjebałeś z partyzanta. No jak nie? To byłem kodem z ciebie. No to pokaż. To pokażę. No ale cały. No to cały. No. Ile trwa filmik? Dobra, to potem. No teraz nie będziemy oglądać filmiku. To wrzuca na Instagrama Łukasz Magical filmik, jak mi k***a. Był wrzucony i zniknął. Był wrzucony i zniknął. Teraz mamy Łukasz, siadaj, jest okej. Okay. Łukasz, był, siadaj. Był, dobra, bidul. Ale bidul filmik wrzucony. A czemu zniknął ostatnio? Czemu skasowaliście filmik? Bidul wykupaj. On mi TikTok usunął. Okej, no to wrzućcie. Wrzućcie na nowo. Instagram Łukasz Magika. Słuchajcie, panowie, bo jest Łukasz, oddaj mikrofon. No i taki to był program, widzowie. Ale bym wam wszystkim opierdolił gałeczkę. Mniamci, mniamci.